Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale Cyklo. Zagrajmy sobie w najnowszego Hitmana. No i dzisiaj w końcu wykonamy sobie jakąś konkretną misję, z tego względu, że te wcześniejsze, które wam pokazywałem, to były misje prologowe wyłącznie, a tutaj mamy coś konkretnego. Właśnie w skład tego pierwszego epizodu tylko wchodzi taka jedna konkretna misja, tak więc na kolejne trzeba będzie czekać oczywiście wraz z pojawiającymi się kolejnymi epizodami. Tutaj mamy jakąś misję związaną z pokazami mody, tak więc ruszajmy. Good evening, 47. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin, one of Europe's leading couture brands. Your targets are Sanguin owner Viktor Novikov, a former oligarch turned fashion mogul, and his partner Dalia Margolis, a retired supermodel, an iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago, an enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic, Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguin show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguin show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dalia Margolis. Beautiful and brilliant, she is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. Welcome to Paris, 47. The show is just about to start. This is the red carpet event of the season, and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Good luck, 47. No dobra, w końcu sobie możemy pograć. Tym razem mamy dwa cele do zlikwidowania, jak widzieliście. Kurde, nie byłbym sobą, gdybym im tutaj nie przeszkodził. Dobra. Ale troszeczkę złośliwości na sam początek, ale tak, cele mamy zupełnie inne niż przeszkadzanie jakiejś tutaj pani z telewizji. Ewentualnie z internetu. To jest Viktor Novikov, head of Sanguin and ringleader of Iago. Quite the resume. That's Novikov, the owner of Sanguin, right there. Kurczę, tak blisko celu, a z drugiej strony tak daleko pewnie. Ale wystrój samego pałacu rewelacyjny. Make sure to join Dalia and I for a drink later. There's someone we would like you to meet. Now, hold on. He's what? If you'll excuse me, Congressman. Urgent matter. Do enjoy your evening. Okej, pójdźmy za nim, zobaczymy tutaj. Goddamn artists. What the hell is he up to now? Zobaczymy, o co chodzi. Jest wejście drugą stroną, okej. Ja tu na legalu sobie tak mogę wejść po prostu? I wish I had that jaw. Stop, you look fine. I know I look fine, but he's like a Greek god or something, you know? I can't believe he's actually here, you know, like in the same room as us. Helmut, according to our intel,
Helmut Kruger is friendly with Dahlia Margolis. I suspect that Iago uses fashion models to infiltrate the lives of the rich and powerful, and Kruger is likely one of their spies. His face paint conveniently obscures his features, and the two of you already share a striking resemblance. No to mi się podoba w sumie. Jak jesteśmy do niego podobni, to moglibyśmy sobie to rozegrać. Tu mamy jakieś inne możliwości przejścia tej misji. Tak więc jako, że ten epizod jest dosyć króciutki, jak tutaj zakładam, no to po prostu pokażę wam wszystkie rozwiązania. Może nie uda mi się tego wszystkiego tutaj wykonać w dzisiejszym odcinku, ale pokażę wam może jakieś inne, jeśli będziecie chcieli. Dajcie znać, które byście chcieli w pierwszej kolejności zobaczyć. Dobra, weźmiemy sobie tutaj. Udusimy go. Okej, dobra. Weźmiemy do skrzyni i teraz będziemy sobie też mogli na legalu wchodzić w jego stroju. Dowiedz się czegoś więcej o Helmucie Krugerze. Kurde, no robi to wrażenie. Mamy kolesia, dobra. Teraz trzeba wyczekać i sprawdzić, dokąd pójdzie i przebrać się za niego. No jakby nie patrzeć, faktycznie jest podobny do nas. Troszeczkę. Jakbyśmy nas tutaj jeszcze przemalowali. To już w ogóle. Dobra, idziemy za nim. Gdzie on idzie? W ogóle cała ta lokacja, zwróćcie uwagę, jest strasznie duża, nie? Nie dość, że mamy ten wielki pałac, pewnie kilkupiętrowy, to jeszcze zobaczcie, tutaj mamy okoliczny ogród do dyspozycji. Już nie chcę, żeby mnie zauważył, nie chcę tego zepsuć, bo robi się... No, ciekawa to jest propozycja tutaj, myślę, do wykonania w dzisiejszym odcinku. Dahlia? Helmut? Not yet. I go on in a few cycles, I think. I have. I think I'm in, but I want to be clear on a few details. Fine. I'll be up after the show. Yes, ciao. Dobra, zdobądź przebranie Helmuta. Tylko teraz tak, czy tutaj nikt mnie nie zauważy, jak ja tutaj wytłukę w tym ogrodzie? Tam jakieś kolesi mamy. Yeah, Dan, it's me. Kurde, idzie do mnie, dobra, szukajcie. Lepiej poczekać, lepiej to zrobić później niż się śpieszyć. Actually, I'm doing this thing for Dahlia Margolis. It might take a while. Don't ask. Of course you'll get your 10%, Dan. Look, we both know that I'm past my prime. There's no way but down, Dan, and it's not like I've been an ascetic here. But this way, if I do this, I can leave the game with some startup cash. A lot of startup cash, actually. Dobra, idziemy. Oni się idą przejść w drugą stronę, więc teraz możemy go... I'm thinking facial products. Maybe underwear? No kończ tą rozmowę. Anyway, I gotta go, Dan. I'll see you in Cali, okay? All right. Yeah, ciao. Chciałem, żeby zakończył rozmowę, bo nie wiem, czy w trakcie, kiedy bym go zabił, ktoś by się nie zorientował i nie posłał jakiejś ochrony, ale zauważono zbrodnię. Czekajcie, ja go szybko tutaj wyrzucę, da się to wyrzucić go. Łap go i wyrzucaj przez to. Da się, dobra. Rzucimy go do rzeki i spinkalamy stąd. Nie ma co czekać. Ktoś się chyba zorientował, że coś się dzieje. Mam nadzieję, że uda mi się uciec.
Czekajcie, weźmiemy ten telefon, zadzwonimy. Dahlia, Helmut here. Remind me again, where were you supposed to meet? Second floor, Voltaire's meet, next to the auction. Got it. You want me to drop by now, or... No, no, it's essential that you walk the runway. Do the job and come see me right away. Dziwię się, że głosu nie rozpoznała, nie? No po tym też można by było poznać. O kurde, tutaj się widzę. Ochroniarze orientują, że coś jest nie tak. Dobra, spadamy stąd. Czemu on za mną idzie? A tamten idzie, ten drugi też idzie. Dobra, spadamy stąd. Żeby tylko się nie zorientowali. I jest dosyć łatwo zgubić, tak więc tutaj chyba z tym problemów nie powinienem mieć. Dobra, zrobią nam makijaż, to się nie zorientuje chyba, że to ja. Mr. Kruger, need a touch-up, I see. No problem, just sit back and relax, it won't take a sec. Appreciate it. Listen, and listen good, pal, this is your last warning! Gave yourself up! Oi! I am gonna... Hey, he's not here! Oh, shit! O kurde, to się zgliczowało chyba. The suspect is definitely still in the area. I'll let you know as soon as I hear anything. Sit back and relax. Won't take a sec. Appreciate it. You gotta get out of here. Just go. Just go. Dobra akcja. Dobra, teraz nas przemalują to prawdopodobnie. No bo tak, widzieli niby, nie wiem, zabójstwo Krugera, a Kruger siedzi i jest malowany, nie? Więc jak mnie pomalują, identycznie jak jego, no to się nie zorientuje nikt. Powiem tak, wprowadziłem troszkę chaos skrypty gry nie wiedzą co zrobić prawdopodobnie. Mam nadzieję, że czegoś że się nie zepsuje przez to. Good work. Thanks, Mr. Kruger. Break a leg. Okej, dobra. Nie wiem czy wstać, czy poczekać jeszcze chwilę. Wstaniemy. Teraz jeszcze tego ochroniarza zaczną, wyrzucą go, bo powiedzą, że jest psychiczny. On stwierdzi, że ktoś zabił Krugera, to chyba głupi jesteś, przecież Kruger normalnie chodzi po wybiegu. Coś się koleś pomieszało w głowie i go wywalą przez to. Ale to już nie mój problem. Dobra, lecimy. Po wybiegu jeszcze nie miałem okazji chodzić. W ogóle nawet nigdy nie byłem na pokazie modyń i raczej nie będę. Zazwyczaj pokazy mody kojarzą mi się z jakimiś takimi strasznymi, dziwnymi strojami, których nikt normalny by nie założył. Ale pewnie są też jakieś pokazy mody z normalnymi rzeczami do ubioru, a nie jakimiś wymyślnymi. No ale dobra, udało mi się ukończyć pokaz. Krótki, ale był przynajmniej. I teraz tak, musimy się udać do tej babeczki, bo to właśnie mamy ją zabić i mamy zabić jej męża, tak więc... Tym razem dwie osoby do wybicia. A ona z tego co widzę jest na górze. A nie, tu jestem z powrotem w tym samym miejscu. Czekajcie. Jak tu teraz wejść na górę? Tędy? Okej, dobra. Mamy schody, więc idziemy na górę. Co tu jest, czekajcie? Aha, czyli to jakbym był po prostu w innym stroju, mógłbym się wtopić w tło, w otoczenie. No mówię, w tych misjach jest bardzo duży wybór, nie? Możemy to robić na różne sposoby. Okej, pogadajmy sobie z nią. So, Helmut. You accept my offer? I'm in. What's the job? Straight to the point. I like it. As it happens, I have the perfect assignment for you. Jessica Highmore. Highmore Consulting. The very same.
That's why I wanted you in the show, so Jessica would notice you. Now, I want you to go to New York, seek out Jessica, and do what you do best. The girl is bright, young, beautiful. Should be right up your alley. And yet she's not, DeMarc. My, you do catch on fast. No, that would be her father, CEO John Highmore. Jessica is your way in. Befriend him, get his trust. Highmore Consulting is planning a merger. I want to know with whom and at what price. All right. Consider it done. And that's for you. Keep it on you at all times. Last resort. Cyanide. Good choice. Okej, okay, podnieś fiolkę. No i tak, jesteśmy z nią sam na sam, więc można by było po prostu ją udusić. Możemy też zatruć tutaj szampana jej i chyba to zrobimy w sumie. Może to nie jest jakoś specjalnie efektywne, ale no mówię, jest tyle tutaj możliwości w tej grze, że postaram się może pokazać wam, jak będziecie tylko chcieli, jakieś inne rozwiązania, jakieś inne tutaj sztuczki na zabójstwo. Selena's a big girl. She knew what she was getting into. Put a detail on her, and if she shows signs of cracking, pull her out. Fine. We'll talk later. No dobra, mam nadzieję, że tutaj nikt do nas nie wpadnie i uda nam się ją załatwić w ten sposób. Sorry about that, Helmut. So, a toast. To a fruitful collaboration. Here, here. It was called Runway, okay? She thought it was about airplanes and stuff. You know, manly things. Oh, and Helmut. No i... Załatwiona. Viktor Novikov is next. Dobra, załatwiony. Z tego, co sobie sprawdzałem w wyzwaniach, mamy możliwość załatwienia tego Wiktora, zrzucając na niego tutaj oświetlenie. Nie wiem, czy czasami to nie jest tutaj. Byłoby miło, gdyby to się udało załatwić za jednym podejściem. To już będzie, myślę, zdecydowanie bardziej efektywne. Akurat w przypadku tej misji mamy naprawdę tyle rozwiązań, że z 3 odcinki by z tego wyszły. Jeśli chcecie zobaczyć jeszcze jakieś inne możliwe tutaj zabójstwa, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, a postaram się jakieś kolejne odcinki dla was nagrać. No, tak długo trzeba będzie czekać na kolejny epizod, bo praktycznie cały miesiąc, że można jakieś tam materiały bonusowe wam tutaj zaprezentować. Nie mamy niestety łomu, potrzebujemy łom, czyli nie będzie tak łatwo jak sobie myślałem. Zejdziemy tutaj. Poszukamy tutaj gdzieś może, tylko że łom tutaj wątpię, że znajdę gdzieś. Ej, czajcie, to jest tu łom, patrzcie to! Jest tutaj łom od razu, nie wiem, czy będzie go można wziąć, to jest jakiś... Czekajcie, można go wziąć? Można, dobra. Słuchajcie, ale tu się naprawdę mi teraz przyfarciło, tylko teraz trzeba spojrzeć, czy ci przeciwnicy tutaj nas nie zauważą. Prawdopodobnie istnieje taka szansa. Jakiś strych chyba mamy, czy co? No ale dobra, słuchajcie. Gra nam tutaj się widzę automatycznie zapisuje, więc gdybym coś zepsuł ewentualnie, to zawsze sobie też mogę wczytać, ale poczekajmy, aż ten koleś odejdzie i zaraz lecimy na to. Widzicie, to jest oświetlenie tego wybiegu, na którym wcześniej byłem i z tego, co sobie zobaczyłem przed odcinkiem właśnie w wyzwaniach, mamy możliwość rozwalenia tego i jednocześnie egzekucji, tylko czekajcie, zobaczymy. No, trzeba pewnie teraz wyczekać odpowiedni moment, jak ten koleś tutaj znajdzie. Coś się dzieje, słuchajcie, troszeczkę mam tutaj pewnie wytyn tego materiału, bardzo długo na niego musiałem czekać. I teraz tak. Mamy kolesia pod spodem, tak więc rozwalamy to. Proszę bardzo. No to jest zdecydowanie efektowne. I teraz tak, spadamy stąd, żeby nas tylko nikt nie zauważył.
Bardzo blisko siebie były te dwie postacie, które miałem właśnie za cel tutaj w grze, więc poszło łatwo. Z tego co tam w tych wyzwaniach sobie sprawdzałem, to można to robić na naprawdę wiele sposobów. Gdzieś jakiś wybuch spowodować w pokoju, jakoś też podłożyć bombę do kamery. Tego też widziałem, jakieś tam są pokazy sztucznych ogni, tam też tyle można zabić, ze snajperki można zabić. Jest tej opcji naprawdę sporo i z chęcią bym wam zaprezentował też inne opcje, takie najciekawsze, nie? No bo widzieliście, w tym prologu udało mi się pokazać wam takie najciekawsze wszystkie zabójstwa, zarówno w pierwszej misji, jak i w drugiej, widzieliście to. Te, które uważałem za ciekawe, to wam pokazałem. Tutaj troszeczkę nam dłużej zajęło to wszystko, bo już ponad 20 minut tą misję sobie ogrywam, z tego co widzę. Tak więc pokażę wam to może w innym odcinku, już bez tych aspektów fabularnych, bo to już widzieliście, tylko po prostu w pewnym momencie sobie zapiszę grę i pokażę wam jakieś najciekawsze jeszcze kolejne tutaj rozwiązania, wyjścia z tej sytuacji. I teraz tak, ja tutaj chyba na ludzie sobie nie będę mógł tak wyjść, bo jak widzicie, mam strój tego całego Krugera. No i tam jest dwóch kolesi z kropką, czyli mnie mogą zauważyć. Teraz tak, mieliśmy tam kolesia, który przed chwilą, przed którym się przed chwilą tutaj ukrywałem, więc może sobie byśmy jego zabili. Jak ja bym wziął jego ciuchy, to jest jakaś ochrona specjalna. No, tutaj mam jakiegoś jeszcze kolejnego kolesia. Ale tu jest za dużo oświetlenia, dobra. Mogą mnie tutaj zauważyć, więc wolę nie kombinować. Nie, słuchajcie, zabijemy sobie tego kolesia tutaj. Czekajcie, tutaj było... Tak, i tu było to wejście, gdzieś gdzie ona jest, czekajcie, tutaj, dobra. Zabić było łatwo, tylko teraz się wydostać z tego miejsca, kiedy już jakaś tam część osób wie, że wydarzyły się niefortunne dwie sytuacje, które spowodowałem. Dobra, tego sobie załatwimy teraz. Dobra, przebierzemy sobie strój i lecimy, spadamy stąd. Już wydaje mi się, że teraz w tym stroju będzie mi się stąd łatwo wydostać. Przynajmniej taką mam nadzieję. Trzeba było zejść na dół. Tędy zejdziemy tymi schodami. Aj, kurde, zobaczcie to. Koleś z kropką, no jak na złość. Teraz jak tędy zejść na dół? Tutaj mamy jakiś balkon. Może jakoś tutaj się uda zejść po tym. Słucha, o ja, jest, słuchajcie to. Mamy ten tutaj, mamy jakąś rurę. Po tej rurze miałem okazję wspinać się po podobnej w poprzedniej misji. Teraz tutaj widzicie, ewakuuje się tędy. Dziwię się, że nikt tutaj nie obserwuje górę, że nikt mnie nie zauważył. Znaczy, cieszę się z tego powodu, że nikt mnie nie zauważył. Fuck! Dobra, spadam stąd. W sumie nie musiałem tego w ogóle robić. Mogłem obok niego szybko przymignąć tutaj. Niepotrzebne to było, ale dobra. Skąd mogę wiedzieć? Nie wiedziałem, gdzie wyjdę. Dobra, tutaj nikt mnie nie rozpozna raczej. Ej, dobra, jesteśmy już tutaj u wyjścia. Już widzę, że ochrona tutaj cały czas patroluje teren. Ogarniają, o co chodzi. Ale mają mnie za swojego.
Dobra, tutaj widzę, mamy kolesi z kropkami, musimy przejść bardziej lewą stroną i to dosyć szybko. Dobra, kurczę, udało się, fajnie. Chyba zdecydowanie dłużej mi tutaj zajęło wyjście z tego całego miejsca niż samo zabójstwo, ale udało się, no to najważniejsze. Moscow. Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor, good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for. Okej, misja wykonana, tak więc to by było tyle. Czyli na dobrą sprawę, jeśli chcielibyśmy sobie tak przejść, powiedzmy, za jednym podejściem, te trzy misje w pierwszym epizodzie, no to myślę, że z półtorej godzinki by nam to zajęło. Ale jeśli byśmy chcieli wykonać wszystko na 100%, no to zdecydowanie tutaj nam rozgrywka się wydłuża, tak więc to nie jest tak, że są trzy misje i to tylko półtorej godziny nam daje, ale jest masę tutaj różnych możliwości, które wam pokazywałem troszeczkę już w prologu i pokażę wam jeszcze pewnie z jeden odcinek lub dwa nagram, pokazując wam inne możliwości, jakieś takie najbardziej efektowne, na które będzie naprawdę z zachwytem można sobie popatrzeć. A tutaj jeszcze wam pokażę, jakie w ogóle mieliśmy możliwości w tej misji. Zrzucić głośnik mogliśmy, zwróćcie uwagę. Jest tego sporo, zdecydowanie więcej tych możliwości tutaj jest niż w tym prologu. Tak więc ja tutaj wam jeszcze na szybko to pokażę wszystko, jakie opcje są i sobie w ten sposób odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak koniecznie zostawcie łapkę w górę. Tak jak wam mówiłem, jeszcze pewnie z dwa odcinki nagram lub jeden odcinek pokazujący wam inne możliwości, takie najbardziej efektowne. No i potem zobaczymy się, jak będą wychodziły wszystkie epizody. Ja mam pełną jakby wersję gry i każdy epizod będzie mi się odblokowywał od razu w dniu premiery. A tak więc możecie spodziewać się, że albo w dzień premiery epizodu, albo dzień później na moim kanale pojawią się kolejne odcinki z tejże gierki. Gra mi się przyjemnie, dosyć łatwo, kurczę, niestety. Będę musiał też te wskazówki powyłączać, bo jest za łatwo dla mnie troszeczkę. Ale gra się przyjemnie, fajnie się przy tym bawię, więc mam nadzieję, że wam też się podoba i że będziecie zerkać na mój kanał właśnie w poszukiwaniu kolejnych odcinków. Tak więc to by było tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!